Dobrze, proszę, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Moim Państwa gościem jest, no po raz kolejny, bo pierwszy raz przed wyborami, poseł elekt Koalicji Obywatelskiej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Witam Panie poseł. Dzień dobry. Już te emocje wyborcze opadły, bo to już no, 13 października, no to już troszeczkę czasu minęło. Czy emocje wyborcze opadły, natomiast emocje polityczne nie opadły, dlatego że no myślę, że się będzie bardzo dużo działo w tym parlamencie i przede wszystkim te emocje kolejne, które są przed nami, myślę, że to mogą być takie emocje, których nie doświadczaliśmy wcześniej w wyborach prezydenckich, to będą wybory prezydenckie właśnie. 14 października wieczorem, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już oficjalne wyniki, co Pani sobie pomyślała? Mój Boże, będzie ciekawie, czy będzie źle, czy... Ja w tym musiałam sobie pomyśleć o tym nieco wcześniej, dlatego że w dniu wyborów, w czasie wieczoru wyborczego podchodzili do mnie dziennikarze Byłam w Warszawie, dlatego że następnego ranka musiałam być w paru różnych mediach, więc już zostałam w Warszawie. W każdym razie podchodzili do mnie dziennikarze i pytali, jak ja sądzę, dlaczego Jarosław Kaczyński jest taki smutny. No więc musiałam sobie usystematyzować ten smutek Jarosława Kaczyńskiego. Był zmęczony po prostu. Nie, to znaczy przede wszystkim był smutny, dlatego że PiS nie dostał większości konstytucyjnej, no ale oczywiście tego się spodziewali. Co równie ważne, albo nawet i ważniejsze, PiS nie ma wystarczającej ilości głosów, żeby odrzucić weto prezydenta. Co to znaczy? Dzisiaj to nic nie znaczy, bo prezydent jest z PiSu, więc podpisuje wszystko, co PiS mu przyniesie, ale jeżeli za pół roku wybory prezydenckie wygra ktoś, kto nie będzie z PiSu, a będziemy robić wszystko, żeby tak się wydarzyło, no to wtedy PiS ma sytuację bardzo trudną, ponieważ prezydent będzie podpisywał tylko te ustawy, które uzna za ważne, a nie te, które PiS, spoglądając w sufit, sobie przeprowadza. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która powodująca smutek Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy i Jarosław Gowin, i Zbigniew Ziobro mają wystarczającą ilość szabel w Sejmie, wystarczającą ilość ambicji też. Tak, żeby móc utworzyć swoje własne kluby. Oni nie muszą tego robić w sensie formalnym, ale to jest wystarczająca grupa posłów, żeby różne rzeczy przyblokować, więc jeszcze Jarosław Kaczyński będzie miał problem wewnątrz. To powoduje, że po tych wyborach, no i oczywiście jeszcze Senat. W związku z tym ja mam poczucie, że jesteśmy w takim momencie przebudowy sceny politycznej, że pewien proces został uruchomiony i te wybory prezydenckie, które będą w moim odczuciu bardzo brutalne, one jakby zdecydują... Bardziej, że sąd już chyba odrzucił pierwszy wniosek Prawa i Sprawiedliwości o przeliczenie ponowne głosów w wyborach do Senatu w niektórych okręgach. No to było dosyć do przewidzenia, dlatego że żeby skutecznie wnioskować o takie ponowne przeliczenie głosów, trzeba mieć konkretny powód, a PiS, ponieważ tych powodów nie... No w jednym przypadku nawet tego powodu nie... Tak, powód nie był podany. PiS nawet mówi, nie no, my tam będziemy sprawdzać, tam gdzie chcemy sobie sprawdzić, no to po prostu PiSowi już się te porządki tak mocno pomyliły, że nawet nie szukają takiego przynajmniej prawnego pretekstu do tego, żeby takie rzeczy się zadziały, także ja myślę, że tam, tak, że te... Będzie wesoło w Sejmie, Pani Poseł, tak, nie ma Pani Profesor Pawłowicz, ale jest Janusz Korwin-Mikke. Więc... Ja myślę, że to będzie trudny Sejm, tak. To znaczy z jednej strony znaczy, wróciła... Łatwa też nie była poprzednia kadencja, ta, która minęła. Kadencje generalnie zwykle nie są łatwe, dlatego że posłowie mają wobec różne osobowości i różnie to wygląda potem na sali posiedzeń. Ja osobiście cieszę się z tego, że wróciła do Sejmu Lewica, bo te przez ostatnie 4 lata tej Lewicy nie było, w związku z tym centrum stawało się Lewicą, ale jest dobrze, kiedy głos poszczególnych grup jest obecny w parlamencie, więc to, że Lewica, część Lewicy jest z nami w Koalicji Obywatelskiej, część jest obok, zobaczymy jak to się będzie toczyć dalej, ale Konfederacja, Korwin-Mikke, no tak, to może być ciężkie. Nie obawia się Pani, że Prawu i Sprawiedliwości ostatecznie uda się namówić, no nie wiem, jedną czy dwie osoby w Senacie, by... Nie uda się. Nie, to znaczy to się nie powiedzie, także oni muszą być przygotowani na to, że... Takie próby rozpoczęły się od samego początku, więc... Oczywiście, to znaczy... Też mówiłem, że to jest słabe, bo...
To znaczy PiS miał, PiSowi potrzebne są do rządzenia instrumenty, żeby była jasność. Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że zbuduje Polskę od nowa. W związku z tym potrzebuje do tego różnych instrumentów. Oczywiście tym wyczekiwanym instrumentem była możliwość zmiany konstytucji, no bo wtedy to już naprawdę byłoby od początku. No tego nie ma, ale Senat pełni bardzo ważną rolę, dlatego że nie dość, że jest tą wyższą izbą, która przyjmuje nasze uchwalone przez Sejm ustawy i tam różne rzeczy może wnosić, ale również jest bardzo ważnym głosem przy powoływaniu różnych bardzo ważnych osób na stanowiska państwowe, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy pani sobie przypomina wcześniej, chyba były też takie dyskusje, czy nam w ogóle w Polsce jest potrzebny Senat? No teraz się okazuje, że jest bardzo potrzebny. Ja nigdy nie miałam wątpliwości, akurat ja osobiście, Kluzik-Rostkowska, uważałam, że Senat jest potrzebny, chociażby dlatego, że przez Sejm przechodzą różne ustawy, jedne przygotowywane szybciej, inne spokojniej i ten Senat to jest to miejsce, gdzie jeszcze różne rzeczy można domówić, poprawić. Rzeczywiście taka izba, która mówi, ach, ale tutaj państwo posłowie przesadziliście, tak? Za chwilę jeszcze porozmawiamy o przyszłorocznych wyborach prezydenckich, natomiast dokonali państwo jako Koalicja Obywatelska, jako Platforma już tego takiego wewnętrznego rozliczenia tych wyborów, które za nami? Nie, jeszcze tego w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że no, te wybory się odbyły. Spotkaliśmy się w parlamencie, bo dostawaliśmy dokumenty, tak, że zostaliśmy wybrani. Pierwsze posiedzenie to jest 12 listopada. My chyba przed, czy gdzieś w okolicach tego 12 listopada będziemy musieli mieć klub. To będzie nasz klub też, myślę, będzie dosyć interesujący, ponieważ w tym klubie jest całkiem spora grupa osób z zewnątrz. Nie ocenia źle tych wyborów i prosi państwa jako członków Koalicji i Platformy, by też tych wyborów nie oceniać źle. Czy ja bym chciała, żebyśmy te wybory mieli tak po prostu wygrane? Tak. Czy w tych warunkach, w których te wybory były przeprowadzane, czyli naprawdę z jednej strony wielkich transferach... Był szansa na lepszy wynik? Moim zdaniem, czy ja osobiście chciałabym, żeby ten wynik był lepszy? Tak, ale czy była szansa na lepszy wynik? Uważam, że nie. I myślę, że ten wynik przy wielkich transferach socjalnych PiS-ów, fundowanych przez PiS przez ostatnie 4 lata i tej naprawdę olbrzymiej machinie propagandowej, jaką dawała telewizja publiczna, to jest sytuacja, w której PiS spodziewał się 50% poparcia, 50+, tak, i większości konstytucyjnej, a tak naprawdę jest w sytuacji trudniejszej niż był 4 lata temu. Także... Grzegorz Schetyna stwierdził od wyborów w 1989 roku, kampania wyborcza nie była całkiem demokratyczna, a to za sprawą państwowych mediów, używających oszczerstw i języka nienawiści. To znaczy, ja powiem tak, ja bardzo rzadko oglądam media publiczne, które są de facto mediami partyjnymi, ale to jest czysta, żywa propaganda, którą ja przypominam sobie z czasów PRL-u i mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego że i z zawodu, i z wykonywanego zawodu przez kilkanaście lat jestem dziennikarzem. W związku z tym to jest takie psucie zawodu dziennikarza, że my będziemy się z tego wygrzebywać przez następne wiele lat. To znaczy Jacek Kurski, który jest moim kolegą z podziemia, razem wykrzykiwaliśmy precz z komuną na demonstracjach przed 89 rokiem, postanowił przebić szefa telewizji z lat 70. i być jeszcze lepszym propagandystą niż on wtedy. To jest naprawdę żart historii, no taki dosyć ponury żart, ale to jest naprawdę masakryczne. Ktoś, kto wie, jak działa dziennikarstwo, czy jak powinno działać dziennikarstwo i patrzy na to, co się dzieje w telewizji publicznej, to straszne, naprawdę straszne. Wracamy do tych wyborów prezydenckich, maj 2020. No wiadomo, z jednej strony Andrzej Duda, z drugiej strony... Okaże się, na początku grudnia przedstawimy swojego kandydata. Ale mamy tutaj dwoje kandydatów, jeżeli chodzi o Platformę, o koalicję?
na początku grudnia, jeżeli pan mnie zaprosi do audycji, to chętnie opowiem. To już proszę się czuć zaproszoną, dobrze. natomiast no, gdzieś w tej przestrzeni publicznej Donald Tusk, Małgorzata Kidawa-Błońska. W tej przestrzeni publicznej te dwie kandydatury się pojawiają. One się nie ścierają, no, one się po prostu pojawiają. Ja też myślę, że dosyć naturalną sytuacją będzie, jeżeli wszystkie inne ugrupowania wystawią swoich kandydatów do pierwszej tury, dlatego że już tak się dzieje, że ponieważ wybory prezydenckie mają dwie tury, to ta pierwsza tura jest budowaniem partii swojej, jakby również zobaczeniem, jak się w tej przestrzeni politycznej partia ma, więc nie sądzę, żeby inne ugrupowania rezygnowały ze swoich kandydatur, ale zobaczymy. Dobrze, z Warszawy przenosimy się do Radomia. Jesteśmy w Radomiu. Pytanie, otworzy Pani biuro w Radomiu? Tak, będziemy mieli wspólne biuro. Konrad Frysztak, ja, Ewa Kopacz i partia. No to wywołany ten Konrad Frysztak do tablicy. Poseł elekt, absolutny debiutant w Sejmie. Już Państwo rozmawiali po wyborach? Między sobą tak w cztery oczy usiedliście przy kawie? I... Nie, rozmawialiśmy telefonicznie, także spotkanie przy kawie. No mam nadzieję, że tak. No, wyjaśniliście sobie pewne kwestie, które pojawiły się chyba tuż przed niedzielą 13 października, na pewno jakoś tam w sposób wybrzmiały mocniej po wyborach. To są nasze sprawy wewnętrzne. No właśnie pytam, myślę, że musimy ze sobą pogadać, ale głównie chodzi o to, żeby ustalić jakąś tutaj formę skutecznej współpracy, dlatego że Konrad Frysztak ma bardzo duże rozeznanie co do potrzeb radomskich. No to jest zupełnie oczywiste i mam nadzieję, że będzie mógł to wykorzystać. Musimy pamiętać, że nasz okręg to jest nie tylko Radom, ale to jest wiele różnych innych miejscowości, które też mają swoje potrzeby, więc jakoś to musimy zebrać razem. No jest pytanie, czy będziemy potrafili współpracować z posłami PiS-u, których tutaj jest aż szóstka. Prezydent Radosław Witkowski deklaruje taką współpracę. Ja mówię o sytuacji parlamentarnej, gdzie... W poprzedniej kadencji został powołany do życia ten parlamentarny zespół na rzecz rozwoju Radomia i Ziemi Radomskiej. Spotkał się tylko raz. On się nie sprawdził. No właśnie, już pytano mnie o to. To znaczy, taki zespół ma sens tylko wtedy, kiedy w tym zespole jesteśmy wszyscy, czyli cała dziewiątka posłów z okręgu 17. Idziecie pod jednym szyldem Radom, tak? To znaczy, jeśli tak potrafimy. Więc jest pytanie, czy skoro tamta formuła się nie sprawdziła, to próbować drugi raz w tej samej formule funkcjonować, czy poszukać jakiejś innej. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, jestem wystarczająco długo w polityce, żeby się nie kierować emocjami, tylko racjami. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że my na tym forum ogólnopolskim będziemy się z PiS-em ścierać bardzo mocno, ale absolutnie nie zamyka to, mam nadzieję, dobrej współpracy tutaj na polu radomskim, bo nie ma żadnego powodu, żebyśmy się ze sobą tutaj kłócili, jak możemy współpracować, ale, że tak powiem, chęć współpracy z nami przez posłów PiS-u jest pierwszoplanowa, bo jeżeli oni nie będą chcieli z nami współpracować, no to my jesteśmy we dwójkę, ewentualnie we trójkę jeszcze z Radomskiego Lotniska Cywilnego także, no bo już wiemy, że mamy opóźnienie i to poważne w uruchomieniu portu. Znaczy, ja powiem tak, ponieważ jestem w polityce długo, że czasem lepiej usiąść, zastanowić się, jaki termin jest realny i powiedzieć to głośno, nawet jeśli to będzie bolało przez pół dnia, niż naginać rzeczywistość, obiecywać różne rzeczy, które się mają wydarzać wcześniej, bo później przychodzi taki moment, jak właśnie teraz z lotniskiem, że wszyscy, którzy mieli w tym swój udział, muszą się tłumaczyć, dlaczego to będzie później. Od momentu, w którym ja się zaczęłam tym lotniskiem interesować, było jasne, że tu trzeba naprawdę spokoju, dlatego że lotnisko będzie miało jedną szansę, jeżeli uruchomi loty i wszystko będzie działać, czyli będą drogi dojazdowe, będzie kolej i to wszystko dobrze zapracuje, to lotnisko będzie miało swój sukces. Jeżeli to lotnisko wystartuje za wcześnie,
i nie będzie, nie wiem, ukończonej kolei, czy będzie kłopot z dojazdem, czy z różnymi innymi rzeczami. Pani doskonale wie, że i tak, Wojska Polskiego w tej chwili, prace są już bardzo zaawansowane, prace są zaawansowane mocno na pasie startowym, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Panie redaktorze, tylko że jeśli my wiemy, że przeciętnie taką halę się buduje 2 lata, 2,5 roku. Tak, bo tak się budowało w Łodzi na przykład, czy tak się budowało w Krakowie, no bo tyle to trwa, to dawanie terminu 10-miesięcznego no jest po prostu pobożnym życzeniem, które nie ma szansy powodzenia. Zamiast od samego początku ustalić termin, który ma sens, naprawdę nie musielibyśmy się tym dzisiaj zajmować, gdyby kilka tygodni temu ktoś zamiast mówić, Boże, ja chcę mieć w ciągu 10 miesięcy termina, powiedział, nie, no my na to potrzebujemy 20 miesięcy, koniec, kropka. Ale żeby była jasność, bo to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że żeby latem roku 2022 samoloty zaczęły skutecznie latać z tego lotniska, to firmy, które chcą z tego lotniska latać, linie, które chcą na tym lotnisku chcą być, muszą mieć pewność wiosną roku 2021. To są tak długie terminy. Rozpisuje się te przyszłe... Siatkę połączeń i tak rok dalej. Przed. Tak, jest, więc, sezon, że... jest sezon zimowy, tak, sezon letni. Siatkę na rok 2022 lato trzeba przygotować latem roku 2021. Co to znaczy? Że wiosną roku 2021 musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Żeby było jasne, że tam wszystko dojedzie, co ma dojechać. W związku z tym to lotnisko budzi emocji bardzo dużo. Od samego początku. Mi się wydawało, że już tylko jest kwestia tego głównie połączenia kolejowego i nagle terminal znów tu wyskoczył. No, niepotrzebnie, naprawdę czasem lepiej rozsądnie, spokojnie powiedzieć, dobrze, to będzie trwało jeszcze 3 lata. I wszyscy mówią, dobrze, to będzie trwało 3 lata, czekamy. A tak to ciągle teraz wszyscy, będziemy, którzy... Będziemy często wracać do tego. No tak, no będziemy to niepotrzebnie. Będziemy, no bo to się przypatrywać, co dzieje się na Sadkowie. A to jest bardzo ważne, dlatego że okazało się, że w ciągu tam ostatnich 20 lat liczba mieszkańców Radomia spadła poniżej 200 tysięcy, bo 197 tysięcy, 173 osoby mieszkają w tej chwili, czy są zameldowane w Radomiu. No już nie ma tej dwójki z przodu. Nie ma, tak, a jeszcze niedawno była, w związku z tym kluczowe, żeby miasto się rozwijało, to musi mieć wystarczająco wielu mieszkańców i było dobrze, żeby ta dwójka z przodu wróciła, tylko żeby ta dwójka z przodu wróciła, to muszą być inwestycje, duże inwestycje, które dadzą dobre, solidne miejsca pracy, które pozwolą młodym ludziom, którzy chcą mieszkać w Radomiu, tutaj po prostu zostać, no. Bardzo dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za rozmowę. To co, omawiamy się na grudzień, tak? Tak, tak jest. Wszystko wytłumaczę. Może wcześniej, a to w grudzień. Nie, no, przed grudniem. Pani poseł, no. Nie, no dobrze, ja chętnie przejdę wcześniej, ale w kwestii wyborów prezydenckich to najbezpieczniej się umówić na grudzień. Dobrze, bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę. Joanna Kluzik-Rostkowska, poseł elekt Koalicji Obywatelskiej, była moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Ja zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Już w poniedziałek, bo przed nami 3 dni intensywnego świątecznego weekendu, więc widzimy się w najbliższy poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.